No i się zaczęło, mówimy wszyscy o euro i o euro dzisiaj będziemy rozmawiać, ale w zupełnie innym kontekście, w bardziej poważnym, w kontekście tego, o czym od rana mówią wszystkie media, o tym, że stacja BBC, brytyjska stacja, ostrzega przed przyjazdem do Polski i na Ukrainę kibiców brytyjskich, ponieważ grozi im niebezpieczeństwo. Stacja twierdzi, że Polacy to rasiści i antysemici. Zresztą rzecznik stacji BBC powiedział, że w przededniu Euro 2012 naświetlenie antysemityzmu i rasizmu w Polsce i na Ukrainie jest w interesie publicznym. Czy tak rzeczywiście jest? Czy jesteśmy antysemitami? Czy jesteśmy rasistami? I co będzie się działo w trakcie euro? O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut z naszymi gośćmi. A wita się z Państwem Jacek Filipowicz. 11 minut po godzinie 20 wieczór w ogrodzie, jeszcze ze studia Radia dla Ciebie, bo trochę mokro na zewnątrz. Pewnie kiedyś się znajdziemy w ogrodzie, niedługo mam nadzieję. A dziś rozmawiamy, tak jak powiedziałem kilka minut temu, o programie, punktem wyjścia jest program Panorama na kanale BBC, gdzie angielscy dziennikarze pokazali w specyficzny sposób Polskę i Ukrainę przed zbliżającym się Euro 2012. Uprzedzali angielskich kibiców i sportowców, że Polacy i Ukraińcy są antysemitami i że może być naprawdę niebezpiecznie. Poza tym nie lubią ludzi o innym kolorze skóry. Właśnie jak człowiek o innym kolorze skóry w naszym studiu jest Krystian Legierski, radny Warszawy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej o Białym Kolorze Skóry. Dobry wieczór. Z czarną brodą. Z czarną brodą, tak jest. I z fryzurą podobną do mojej. Panowie, czyli z brakiem fryzury, proszę Państwa, bo to radio to trzeba jednak opowiedzieć kilka słów. Panowie, no właśnie, i teraz zastanawiam się, od czego zadać pytanie, bo Polska będzie protestować, tak? Będziemy protestować przeciwko takiemu materiałowi angielskich dziennikarzy, a z drugiej strony, kiedy ja sam myślałem kilkakrotnie o tym, żeby pójść na mecz, to mimo że ani nie jestem Żydem, ani nie mam innego koloru skóry, to powiem szczerze, że się boję. No właśnie, bo te mecze, kibolskie mecze, tak? Te mecze ligowe są takie, jakie są. No właśnie, myślę, że ten materiał jest i prawdziwy, i nieprawdziwy zarazem, bo zależy w jakim kontekście go odczytamy. Tak, jeżeli mielibyśmy odczytać ten materiał, który wyemitowało BBC jako opis polskiego społeczeństwa, no to jest absolutnie nieprawdziwy, tak? Bo Polacy w zdecydowanej większości nie są rasistami, antysemitami, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, nie jestem socjologiem, ale jakby tutaj też może moje jakieś uogólnienia nie są uprawnione, ale moje 34-letnie życie spędzone w tym kraju pokazuje mi, że jakby Polacy wiele się nie różnią od, nie wiem, Francuzów, Niemców, Anglików w tym zakresie. Natomiast To bym polemizował. O Francuzach to sobie jeszcze porozmawiamy. Ale takim po prostu poczuciu wśród normalnych ludzi gdzieś tam w kontaktach, tak? Na ulicy, w sklepie. Natomiast jeżeli spojrzymy na środowisko kibiców, kibicowskie, no to wtedy ten materiał jest w 100% prawdziwy. Tak? I jakby to jest problem, który w Polsce jest problemem absolutnie nierozwiązanym. Problem, o którym mówię, dotyczy jakiegoś odsetka, jakiegoś promila polskiego społeczeństwa. Bo to, przepraszam, że panu wpadam w słowo, ale to jest trochę tak, że jeżeli przyjmiemy założenie, my dziennikarze, tak? To nasi koledzy jednak z BBC, jeżeli przyjmiemy założenie, że chcemy pokazać jakoś kraj, to możemy Polskę pokazać jako kraj dynamiczny, rozwijający się, wieżowce, stal, szkło i coś wspaniałego. Z drugiej strony możemy tę Polskę pokazać jako przaśną, gnuśną, okropną, rozwalającą się. To chyba nie o to chodziło tak naprawdę. Oni po prostu pojechali na stadiony, dziennikarze z BBC, i pokazali, co na tych stadionach jest na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, tak? Byli na iluś tam meczach. I to rzeczywiście tak jest, no bo na przykład jak ja byłem raz w życiu na meczu piłki nożnej na warszawskiej Legii i poszedłem w trakcie meczu na tę tak zwaną żyletę, no i posiedziałem tam 15 minut i wróciłem na trybunę VIP-owską, na którą miałem zaproszenie, no bo jakby to nie było przyjemne. Bał się pan? No właśnie posiedziałem tam chwilę i słyszałem te pomruki i te krzyki po prostu, które się tam zaczynały rozlegać, jak zostałem rozpoznany. Czarny przyszedł i do tego jeszcze. Legierski, tam mnie nazwiska już rozpoznawali, już po prostu awansowałem pewnie, nie tylko do czarnego, ale jeszcze z nazwiska mnie nie w stanie zidentyfikować. I teraz oczywiście problem jest taki, że spokojnie mógłbym pójść na mecz pewnie w Niemczech, w Anglii, gdziekolwiek, tak? I byłoby okej. Okay. Natomiast w Polsce jest takie miejsce jak Żyleta i w zasadzie wszyscy uważają, wiadomo jak tam jest, więc lepiej, żeby tam czarny się nie pchał, tak? Albo pedał się tam nie pchał, albo Żyd tam się nie pchał. No to jest, myślę, że bliższe jakimś organom władzy publicznej czy władzom klubu jest takie myślenie, że wiadomo jak tam jest, więc są inne sektory, niech ci ludzie idą na inny sektor. Te napisy na ścianach, ale nie tylko na ścianach, na stadionach również Jude Raus. Przecież to jest coś nieprawdopodobnego, z tym się spotykamy. Chociaż tak naprawdę społeczeństwo staje się chyba coraz bardziej
wielokulturowe i coraz bardziej tolerancyjne. Bez wątpienia społeczeństwo staje się coraz bardziej wielokulturowe. Tak naprawdę wydaje mi się, że gdy mówimy o tym materiale, trzeba powiedzieć, że on jest bardzo jednostronny. On nie pokazuje całej prawdy. Materiał BBC pokazuje tylko tą najbardziej ciemną część trybun, ale przecież nie możemy ignorować samego zjawiska rasizmu, które no właśnie, istnieje stowarzyszenie na Nigdy Więcej, Stowarzyszenie Nigdy Więcej w ramach swojej działalności koordynuje kampanię Wykopmy rasizm ze stadionów. Właśnie. Tak, oprócz tego także prowadzimy program odpowiedzialności społecznej na Euro 2012 wspólnie z UEFA pod nazwą Respect Diversity. To jest program, który w ramach którego bardzo dużo dzieje się, by promować właśnie pozytywne postawy, by walczyć z rasizmem. To znaczy przed Euro jest bardzo wiele tego typu akcji, na przykład program edukacyjny skierowany do nauczycieli. Szkolimy nauczycieli, jak rozpoznawać rasizm, jak z nim walczyć. Mamy program strefy różnorodności. Wyznaczamy miejsca w miastach, gospodarzach, chociaż nie tylko w miastach, gospodarzach w Polsce i na Ukrainie, miejsca, które chcą być dumne z tego, że są wolne od rasizmu, wolne od dyskryminacji. No przecież wiadomo, że przyjadą różni ludzie, ludzie o różnym kolorze skóry, o różnych przekonaniach, różnych wyznaniach, no więc... Ale no problem jest taki, że po prostu my tego nie rozwiążemy teraz, w tydzień, czy w miesiąc, czy w pół roku przed mistrzostwami. Tak? No to są po prostu lata zaniedbań. Polskie prokuratury, które umarzały sprawy po prostu przez lata, całe te wszystkie incydenty rasistowskie, antysemickie na stadionach, no to przecież to była znikoma społeczna szkodliwość czynu. Chociażby teraz ostatnia akcja przeciwko kibicom Legii z wczoraj, tak? 42, nie tylko Legii, w ogóle kibiców różnych drużyn zostało aresztowanych. Pod jakim zarzutem? Pod zarzutem uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej i pod zarzutem handlu narkotykami. Przecież to jest jakiś absurd. No wiadomo, że nie znam starucha, ale nie sądzę, żeby on się zajmował handlem narkotykami. Być może tak. Natomiast przypuszczam, że w większości z tych kibiców można postawić zarzut po prostu rasizmu, nawoływania do nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Jakby te narzędzia się wydają w oczach polskiej prokuratury za słabe. A to stanąć w prawdzie trzeba. Po prostu stanąć w prawdzie, przecież... nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć, że handel narkotykami jest wcale nie gorszy od tego, że ktoś jest rasistą i na stadionie wykrzykuje jakieś antysemickie hasła i tego tak samo sobie nie życzymy i to tak samo ścigamy. Natomiast to, pod jakimi zarzutami ci ludzie zostali aresztowani, też pokazuje, że nadal ta prokuratura polska i polski wymiar sprawiedliwości ma problem z uznaniem tego za coś ważnego, tak? Oczywiście, problem na polskich stadionach rasizmu istnieje i tak naprawdę, żeby z nim skutecznie walczyć, do tego jest potrzebne, to jest wspólne zaangażowanie bardzo wielu różnych podmiotów, tak? No bo to są oczywiście na przykład media, organizacje pozarządowe, ale także władze lokalne, kluby, sami piłkarze. To jest tak naprawdę potrzebne zaangażowanie tych wszystkich podmiotów, żeby skutecznie walczyć. Ale więcej niż samo... Tak? Bo tu widzę, że jakaś przerwa, tak? Czy... Bardzo. A widzę, że pan się świetnie zorientował. Tak jest. Krystian Legierski, Jacek Purski w naszym studiu. No to właśnie jakaś przerwa. Po przerwie dokończę. 25 minut po godzinie 20. Krystian Legierski, radny Warszawy. I Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej w naszym studiu. Rozmawiamy o filmie BBC. W zasadzie ten film BBC jest przyczynkiem do szerszej rozmowy na temat kondycji polskich kibiców i tego, czy ci kibice są rasistami, czy też nie są i antysemitami. No właśnie, panie Jacku, ale pan miał okazję występować w tym filmie. W tym filmie, o którym wszyscy mówią. Już w internecie pojawiły się listy. Niech ja znajdę. Podpisz się pod apelem przeciwko i tak dalej, i tak dalej. No a pewnie nie wszyscy widzieli nawet ten film. Myślę, że bardzo mało osób widziało ten film i tak naprawdę nie wiedzą, co ten film dokładnie pokazuje, bo ten moment... Czyli rozmawiamy ze ślepym o kolorach trochę, tak? Trochę tak chyba jest. Takie mam wrażenie też dzisiaj rozmawiając z kilkoma redakcjami, że często ten film nie był po prostu widziany przez dziennikarzy, przez opinię publiczną. Natomiast tak jak pan wspomniał, ja się pojawiam tam w tym filmie jako przedstawiciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, szkole stewardów stadionowych w ramach programu odpowiedzialności społecznej i to jest dla mnie tak naprawdę zaskakujące. Dlaczego my w tym momencie rozmawiamy, zgadzamy się wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, że problem rasizmu w Polsce występuje. Jest realny, szczególnie na stadionach. Dlaczego nie rozmawiamy w tym momencie o tym, co przed Euro robi się, by z tym problemem walczyć? Czy w ogóle coś się zrobiło? Bo zobaczcie, bandyterka była w Wielkiej Brytanii na stadionach, bandytyzm kompletny i jednak potrafiono tak sobie, tam też byli antysemici, tam też byli rasiści. Walka z rasizmem tak naprawdę, na wielu poziomach, tak? To znaczy, dużo się dzieje przed Euro w Polsce w związku z walką z rasizmem, bo tak naprawdę UEFA ma pełną świadomość tego, że w Polsce ten problem funkcjonuje. W 2009 roku podczas konferencji Razem Przeciwko Rasizmowi tutaj w Warszawie
Warszawie jeden z przedstawicieli UEFA mówił wyraźnie. Myślicie w Polsce często, że fajne Euro 2012 to nowe stadiony, nowe autostrady, nowe lotniska. Ale jeżeli nie rozwiążemy problemu rasizmu stadionowego i chuligaństwa, to nie będzie udane Euro. Ja mam ogromną nadzieję, że to będzie udane Euro. Będziemy mieli fajną, wielokulturową imprezę, przyjedzie tutaj pół Europy i będziemy się naprawdę fajnie bawić i tych incydentów rasistowskich będzie, ich nie będzie, tak? Znaczy, mam taką nadzieję. Natomiast oczywiście Euro nie rozwiąże polskiego problemu stadionowego rasizmu. No właśnie, panie Krystianie, jak rozwiązać? Pan jest radnym, pan ma szansę między innymi spróbować rozwiązać to. Pan ma władzę. W Warszawie pan ma władzę, tak. Tak, niezwykle ogromna władza moja jest i na pewno go rozwiążę, ten problem. Nie, żartuję. Oczywiście, wie pan co, ja myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przeciętny Polak myślę, że w ogóle nie zdaje sprawy z czym jest rasizm, tak? Bo po prostu ktoś, kto jest biały i chodzi po ulicach, no to zazwyczaj ze strony rasisty nie spotyka się z żadną reakcją, tak? No po prostu idzie biały Polak, tak? Więc nie ma co go atakować, więc jakby dla pewnie większości Polaków jest to jakaś abstrakcja, tak? I myślę, że od tego trzeba zacząć. Uświadomić tym wszystkim osobom, tym służbom i tym, którzy są odpowiedzialni za szkolenia pośród, nie wiem, czy Straży Miejskiej, czy Policji, czy różnych innych służb, że ten problem jest i jakby na czym on polega. No bo to po prostu to bagatelizowanie tej sprawy właśnie wynika stąd, że po prostu ludzie, którzy tego nie doświadczają, uważają ten problem albo za w ogóle nie były, albo za jakiś mało istotny, marginalny, tak? No bo ktoś, kto jest białym sędzią, białym prokuratorem, białym policjantem, no to raczej nie zetknie się w ogóle nie z wie, o co chodzi rasistowskim, tak? Mhm. Więc oni kompletnie nie rozumieją, o co chodzi. No, trzeba się wykazać jakąś empatią, albo ktoś, kto nie ma tej empatii, musi być odpowiednio wyszkolony, żeby mu tę perspektywę otworzyć. No dobrze, ale z pańskiego punktu widzenia człowieka o innym kolorze skóry, jak to wygląda, pan chodzi po ulicach, no na pewno w ciągu tych 34 lat pańskiego życia się to zmieniło, ale... Dokładnie właśnie tak, jak zaczęliśmy tę rozmowę, tak, że po prostu absolutna większość Polaków to po prostu są normalni, świetni ludzie, tak? Natomiast jest ta grupa, która świetna i ani fajna nie jest. I rzeczywiście na przykład chodząc po Warszawie, jeżdżąc na rowerze po Warszawie, z takimi incydentami skierowanymi w stosunku do mnie spotykam się bardzo często na przykład po meczach piłki nożnej, tak, jakichś ligowych. To ewidentnie, jak się wysypują ci kibice ze stadionów, no to po prostu przejeżdżając przez Nowy Świat czy tam przez pół Śródmieścia, to jestem w stanie 3-4 razy spotkać z jakimiś grupkami, które tam nie raczą rozmaitymi miłymi i w cudzysłowie komplementami. I to wprost po prostu ja na własnej skórze odczuwam, że to jest związane z środowiskiem piłkarskim, tak? Że tam po prostu się ta ideologia szerzy i krzewi i pytanie jest, czy po prostu ktoś to widzi, ktoś to monitoruje i ktoś próbuje uchronić tych młodych ludzi, 16, 17, 18-letnich chłopaków, którzy są wciągani. Są partie, które kibiców bardzo, no bardzo popierają. Właśnie to jest też problem tych prawicowych partii, które legitymizują te partie, tak? Ten marsz 11 listopada, może za daleko tutaj odpływam, ale to chcę powiedzieć, że przecież ja pamiętam sprzed 10 lat ten marsz 11 listopada, to byli tylko i wyłącznie skinheadzi, naziści, no grupa 300 osób paradowała w nocy przez Warszawę, nikt o tym marszu nie słyszał, to jakaś niszowa impreza. I nagle mainstreamowi, prawicowi politycy i publicyści pod taką imprezę się podpinają, tak? I jakby ja nie mam nic przeciwko patriotyzmowi, tak? Że patriotyzm lewicowy, prawicowy, konserwatywny, liberalny, no to wszystko jest świetna postawa obywatelska, tak? To trzeba pielęgnować i zachwalać, ale jeżeli patrioci prawicowi, konserwatywni podpinają się pod faszystowski ruch, który takie ma korzenie, no to siłą rzeczy cała ta impreza, przynajmniej w moich oczach, staje się lekko podejrzana, tak? Bo mam pytanie, co tam się dzieje, tak? Czy oni chcą legitymizować tych, którzy zainicjowali 10 czy 12 lat temu te marsze? Czy oni się pod tym podpisują? Czy oni po prostu jakby próbują tego typu język wprowadzić do dyskursu publicznego jako pełnoprawny język? No nie wiem właśnie, dlatego jakby nie chciałbym też, żeby moje potępienie w stosunku do marszu 11 listopada dotyczyło patriotów konserwatywnych, bo nie jestem konserwatywny, ale szanuję tych ludzi, bo rozumiem, że konserwatyzm jest niczym złym nie jest, tak? Jestem patriotą lewicowo-liberalnie usposobionym i jakby... I ma pan do tego święte prawo. Natomiast oczywiście chciałbym, żeby ten patriotyzm nie był mieszany z faszyzmem, tak? No dobrze, ale wykopmy rasizm ze stadionów, tak. Panie Jacku. Czy pan bywał na stadionach i spotykał się? Tak, oczywiście jesteśmy regularnie na stadionach, my prowadzimy monitoring incydentów rasistowskich na stadionach, odnotowujemy te przypadki i tutaj myślę, że Krystian dotknął bardzo ważnej kwestii, tak? Znaczy celem działania kampanii społecznej Wykopmy rasizm ze stadionów czy programu odpowiedzialności społecznej UEFA nie jest przekonywanie rasistów do tego, by nie byli rasistami, tak? Bo ludzie, oni i tak będą. Oni łamią prawo, tak naprawdę. Tak w ten sposób możemy o tym mówić. Naszym celem jest tak naprawdę uodparnianie tych właśnie
nastolatków, o których wspomniałeś, by nie byli poddatni na ideologię nienawiści. By w momencie, gdy idą na stadion, byli zainteresowani grą piłkarską. Tak, jak sportowym przeżyciem, tak? Dokładnie. A nie chorą ideologią przepełnioną nienawiścią. Znaczy tam jest kilka ideologii, prawda? Bo to jest ideologia dania komuś w mordę. Prawda? Czyli biorą ze sobą kastety, nie kastety, różne tego typu. Te ustawki są przecież, no to wiadomo. I to jest jedna ideologia. No i druga ideologia to jest ten rasizm i antysemityzm, który się przejawia na stadionach. Przecież też krzyczano Tusk ty Żydu, albo prawda, coś takiego, no były takie incydenty, albo no, Tusk do Wehrmachtu. Tak? Zgadza się, jest tego typu incydenty na polskich meczach nadal funkcjonują, ale trochę tak jak wspomniałem wcześniej, tak? To znaczy jeżeli kluby albo piłkarze nie wezmą na siebie odpowiedzialności, żeby walczyć z tym zjawiskiem, to będziemy mieli taką sytuację, jak ostatnia próba walki z chuligaństwem stadionowym prowadzona przez rząd, tak? To znaczy zrobiło się duże zamieszanie i później... Para w gwizdek, tak? No dobrze, to w takim była razie... szansa rozwiązać panowie, problem no to w takim razie... chuligaństwa stadionowego i rasizmu w Polsce przed Euro, bo umówmy się, Euro jest taką imprezą, która trochę zrzesza nas wszystkich, tak? To znaczy zaraz będziemy wszyscy oglądali te mecze, będziemy żyli tą imprezą. I naprawdę przy okazji tak dużej imprezy nie musimy mówić tylko i wyłącznie o nowych sponsorach albo nowych autostradach, czy są, czy nie ma. Mniejsza z tym. Która jest jednym z, a nie tylko wyłącznym elementem. Ale właśnie możemy też przemycić pozytywne ale my chyba zapomnieliśmy o prawach człowieka, o antyrasizmie. My chyba właśnie zapomnieliśmy trochę o tym. Skupiliśmy się na zabezpieczeniu, na bezpieczeństwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy Polacy to jedna rodzina, którzy będą, no oprócz jednego, który będzie Niemcom kibicował. Natomiast kompletnie zapomnieliśmy właśnie o tym, o czym pan mówi, panie Jacku. Zgadzam się, że to po prostu, mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno, tak, ale byłoby fajnie, żeby tę imprezę przekuć w jakąś nową jakość przeżycia sportowego, tak, żeby po prostu na te dokładnie stadiony, tak, czy na żylety, dokładnie, czy nie na żylety, żeby można było pójść z dzieckiem, z Chińczykiem, z, nie wiem, Wietnamczykiem, z czarnym, żółtym, nie wiem, i tak dalej, tak, żeby po prostu tak jak jest, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, tak, idzie człowiek na mecz jakiejś tam, nie wiem, koszykówki, czy tam futbolu amerykańskiego, można wsiąść w dowolnym sektorze i nikt człowiekowi nie powie, że no po coś tam poszedł, wiadomo, co się na tym stadionie dzieje, więc jakby to moja wina, że ja poszedłem w jakieś nie takie miejsce. Tak? A u nas jednak ta obawa jest i z drugiej strony boję się, że będą te mecze wyglądały tak, że to będą policje jawne, tajne i dwupłciowe i trochę będziemy tak jak w takim kordonie bezpieczeństwa. Oby tak nie było. Znaczy futbol ma bardzo olbrzymią moc łączącą ludzi, tak? Futbol łączy, tak? Naprawdę na boisku nie liczy się kto jaki ma kolor skóry, tylko jak gra. Ile bramek strzela ewentualnie, albo czy gra fair play, bo to też o tym też trzeba pamiętać. Więc futbol potrafi pięknie łączyć, jeżeli będziemy się cieszyć Euro 2012 jako takim właśnie wielokulturowym świętem, to myślę, że będziemy mieli naprawdę udaną imprezę. Jeżeli nie damy dojść do głosu rasistom i chuliganom, to naprawdę możemy mieć coś, co zmieni mentalność nie ale tylko czy, tych, ale którzy nie sądzicie, którzy panowie, chodzą na stadion, że ale też tak się nie da, po prostu wiesz, bo to jest, idziesz w tłumie, tak? Jest tłum ludzi, tysiąc ludzi, jesteś czarny, no i nagle ktoś po prostu tam cię szturcha, czy próbuje pluć na ciebie, czy jakieś teksty rzuca, no to nie możesz po prostu się otoczyć policjantami, którzy będą szli cały czas za każdym czarnym w tłumie, tak? Tego się, na tym Euro się już tego nie da zrobić. Miejmy tylko nadzieję, że tych incydentów będzie mało. Ale kibole się pewnie organizują. Tak, już, prawda? Bo już myślą o tym, żeby się pobić z Rosjanami. No, na pewno. Rosjanie myślą o tym, żeby z Polakami i to różnie może być. Zaraz wracamy do naszej rozmowy. Krystian Legierski, Jacek Purski, nasi goście w studiu, a niebawem dotrą kolejni goście. Pierwsza wieczór w radiu dla ciebie. Ja może słów kilka powiem o tym, jak ten materiał BBC wygląda, bo my tak rozmawiamy trochę, a nie bardzo wiemy o czym. Pierwsze miasto, które zostało pokazane, to Łódź, w której nie będzie Euro. Na zamieszczonych zdjęciach można zobaczyć derby Łodzi, na których kibice wyzywają siebie wzajemnie od Żydów. Polskie miasto zostało przedstawione jako bastion antysemityzmu. W materiale wypowiada się również były piłkarz Widzewa Ugo Łukach, który stwierdził, że był wyzywany od małp, a kolejną metropolią jest Warszawa i aby poprzeć tezę o rasizmie w stolicy, angielscy dziennikarze udali się do Legionowa, gdzie częścią wielkiego graffiti na temat Legii jest flaga White Legion oraz zaprezentowali kilka
celtyckich krzyży. No to teraz chyba będę musiał trochę zmienić, bo tutaj widzę, że w studiu są sami przeciwnicy rasizmu, to ja będę rasistą przez chwilę, dobrze? Ale przez chwilę tylko. Stefan Szczepłek do nas dołączył, dziennikarz sportowy, człowiek, który w piłce siedzi od lat, można tak powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Stefan, ty chodzisz na mecze, oglądasz mecze różne. I czy spotykasz się, bo tutaj pan Krystian, pan Jacek mówią o tym, że spotykają się z tymi przejawami rasizmu. Czy ty to widzisz, obserwujesz na co dzień na meczach? Chociażby na ligowych zgrupowaniach. Coraz mniej. Coraz mniej na meczach ekstraklasy to już prawie w ogóle nie, ale może miałem szczęście. Ja jestem... No, masz białą skórę przede wszystkim. Ale nie z tym, że wiesz, no ja to porównuję z odległymi czasami, kiedy to wyglądało no w ogóle horrendalnie. Kiedy na boiskach w Lubinie czy w Gdańsku, mówię już o tych największych, no banany były podstawowym środkiem wyrażania swojej opinii wobec piłkarzy czarnoskórych. Mówisz o czasach zamierzchłych, kiedy to było? To są lata jeszcze 90. Tak, panie Jacku? Mniej więcej. Jeszcze, w latach 90. tego typu incydenty się zdarzały dość często, ale takim najbardziej znanym incydentem to był obrzucony Emanuel Olisadebe. To był rok 2000, ale my mamy taki incydent także z zeszłego roku, niestety z niższej klasy rozgrywkowej. Nie, gdzie ja, też to się. Właśnie. Ty mnie pytasz o ligę. No to ja mówię o meczach ekstraklasy przede wszystkim. Im niżej, tym gorzej mi się wydaje. Tak jest. A jednocześnie, bo to nie jest monitorowane. Poza tym często słabsze kluby grają w mniejszych ośrodkach. Miejskich, wiejskich, różnych. I tam to lżenie obcego jest w dobrym tonie. A z drugiej strony też jest jakaś taka paradoksalna sytuacja, dlatego że jeśli ten obcy czarny czy pochodzący z Bałkanów piłkarz jest dobry i strzela bramki dla naszej drużyny, to on jest w porządku. Czyli nasz czarny jest generalnie w porządku. Bo to jest nasz czarny. Wszyscy tak, czarni są źli, a nasz czarny... Tak, dobrze jest mieć swojego dobrego Żyda, tak? Bo wszyscy są źli. To w ten sposób, takie podejście. No coś takiego, tak. No ale niestety może nie... Ja tego nie monitoruję tak jak Stowarzyszenie Nigdy Więcej, ale... I wiem, jak czytam pismo, to tam niestety w ostatnim poświęconym w całości futbolowi, zresztą znakomitym, polecam, to niestety ta część monitorująca tego typu wydarzenia jeszcze istnieje. I to jest bolesne. I to jest smutna lektura, tak. I to jest bolesne, tak. W ogóle pan chyba poruszył taki wątek już bardzo, że tak powiem, hardkorowy, tak? Że po prostu atakowanie piłkarzy czarnego koloru skóry. My się zastanawiam o tym, tym rozmawialiśmy zanim pan przyszedł, o tym jak to jest być innej rasy na trybunach, na przykład na żylecie, tak? Nawet w meczach ligowych, czy tam ekstraklasa się nie zna na tej klasyfikacji, ale tych rozumiem z górnej półki. Ekstraklasa. No tak, no ja po prostu tam kiedyś byłem przez jakieś 15 minut na tej żylecie, tak? Że jakby wiem, że to po prostu jest bez sensu, tak? No to nie chodzi o rasizm skierowany w stosunku do piłkarzy, no bo to już jest zupełnie jakiś kosmos. Dziwi mnie, że w ogóle teraz jeszcze taki przypadek znaleźliście gdziekolwiek, nie, ale... Nie, to raczej pan poruszył ciekawy przykład, no bo to co ja mówię, to jest powszechnie znana jakaś tam norma. Natomiast ja, prawdę mówiąc, do tej pory nie słyszałem o takich przypadkach, o których pan mówi, a z drugiej strony... No bo czarni na żylety nie chodzą raczej. No po prostu, z drugiej strony niestety wydaje mi się, że każdy stadion... Wydaje mi się, powtarzam, bo informacja pańska jest pierwszą tego typu, o której słyszę, ale że każdy stadion w ekstraklasie mający odpowiedniki swoich żylet, a każdy w zasadzie ma, kieruje się jakimiś takimi własnymi zasadami, czyli krótko mówiąc jest to trybuna nasza, swoich. I każdy, kto wygląda inaczej, kto nawet inaczej się ubiera, to już tam nie pasuje, prawda? A cóż dopiero miałem szalik Legii, tak? Który został zdjęty z mojej szyi. Że tak w sposób gwałtowny, prawda? Tak, tak, no nie wiem kto. Natomiast no, chodzi o to, że po prostu są jakieś takie miejsca i to się toleruje, tak? Kluby to tolerują, jakby to się uważa, że tam tak jest na żylecie, gdzie po prostu czarny czy jakiś inny nie powinien wchodzić, tak? No to jest nienormalne, tak? Że są jakieś społeczeństwie miejsca, do których ktoś tam ma nie wchodzić. Na przykład pociąg jadący z kibicami do Białego Stoku, załóżmy, odwożący ich, no to lepiej, żeby w takim pociągu się ktoś tam nie znalazł.
znalazł od innego koloru skóry. To, z tym, że właśnie, pan, to są te sprawy, czy to w ogóle, czy my to dostrzegamy w ogóle, czy coś z tym robimy. To znaczy, ja... powtarzam, no, ja nie słyszałem o takim przypadku, no ale rzeczywiście ja mało na żelazie... Ale Stefan, pan Krystian wykazał się cywilną odwagą, poszedł, nie pomyślał, po 15 minutach, jak sam widzisz, no, to z tej żylety zszedł. No tak, ale trudno mieć do pana pretensje o to, że nie pomyślał. Pan się czuje jak u siebie, pan jest u siebie. No więc właśnie. Mi się na tej żylecie podobało, bo tam była bardzo fajna energia, tak? Ci ludzie byli super, wykazywali się fajną inicjatywą, to było rzeczywiście takie... Ale oni myślą inaczej. No. Z tym, że wie pan, no ja mówię, ja przez żyletę przechodzę, ja się powiedzmy sobie nią nie brzydzę, a z drugiej strony nie jestem w stanie pochwalać większości tych działań, z których oni są znani. To jest bardzo efektowne, ale jak się człowiek temu przypatrzy bliżej, no to niestety... A jakie to są działania, z czego oni są znani? Bo ja nie jestem kibicem, na przykład oni kompletnie... Oni są znani z tak zwanych opraw, to znaczy... Oni wykorzystują coś, co nosi nazwę kartoniada, czyli układają z różnego rodzaju kolorowych papierów napisy, obrazy. No to wydawałoby że to fajne jest. I to jest fajne. Do tego są transparenty różnego rodzaju, czasami o dyskusyjnej treści. Na przykład jak grała Legia z drużyną z Izraela, to oni ułożyli z takim krojem pisma jak alfabet arabski napis Dżihad Legia. No więc, to już jest, panowie, to jest problem, ewidentny problem antysemityzmu. No, ale właśnie, ale i wtedy powstał, oczywiście, że tak, ale i oni nie zostali za to ukarani. No właśnie, zostali ostatecznie za to ukarani, tak. W ogóle UEFA ich ukarała? Tak, UEFA to był mecz w ramach rozgrywek, w ramach Ligi Europejskiej i za to była kara. Ale osoby, które to ułożyły, zostały ukarane, czy po prostu klub? Ale tu dotykamy bardzo ważnej kwestii, znaczy kto jest na pierwszej linii walki z rasizmem? To są kluby. Tak, znaczy klub powinien czuć odpowiedzialność, żeby walczyć z rasizmem. My przygotowaliśmy 2 lata temu taki poradnik dla klubów, zestaw dobrych praktyk. Kilka przykładów z zachodniej Europy, co klub może robić, by walczyć z rasizmem. Proste pomysły. Tak? Takie kampanijne działania, także mecze pokazowe czy spotkania z kibicami. Kilka prostych pomysłów. Wydaliśmy to, wysłaliśmy do klubów z nadzieją, że trochę, że tak powiem, odciążą nas w tej walce z rasizmem. Tak? Przejmą troszeczkę inicjatywę i zaczną się tym tematem przejmować. Niestety w Polsce nie ma takiego zrozumienia, że to jest także, to także wpływa na przykład na biznes klubu. Ale żeby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem. Rację. Tylko niech pan weźmie pod uwagę to, kto pracuje w klubie. Kto tymi klubami zarządza? To jest bardzo ważna kwestia. Ludzie bardzo często oczywiście niekompetentni. A teraz jak ja mówię o tych oprawach, w przypadku Legii, akurat Legia słynie z tego, że robi te oprawy najładniejsze w Polsce. Bo rzeczywiście to jest efektowne, co by nie mówić. Jeśli za tym nie idą jakieś działania niezgodne z prawem, a czasami idą, bo na przykład nie wolno używać środków pirotechnicznych, a one są najefektowniejsze. No ale to jest efektowne i każdy, kto przyjdzie na mecz Legii, zobaczy coś takiego, to się może podobać. Natomiast to jest dyskusyjne, ale jaką wartość dla kibiców, zwłaszcza tych zorganizowanych, oni noszą nazwę ultrasów. Wbrew temu, co się myśli, ultras to nie jest ekstrema, tylko to są ci, którzy zajmują się oprawami właśnie. I jak bardzo ważne jest to dla tych ludzi w klubach, niech świadczy przypadek Widzewa, który postanowił zakazać przygotowywania tego typu opraw w nowym sezonie, ponieważ za karę w jakimś sensie, ponieważ kibice, z którymi się... Kibice nie dotrzymali warunków umowy zawartej przed sezonem. Tak powinno być. I teraz ciekawy jestem, jak zareagują kibice, bo tutaj będzie jakiś odwet pewnie. Zobaczymy. Sama oprawa w sobie nie jest niczym złym. Oczywiście, tak? Panowie, podnoszę obie ręce, czyli znaczy, że chwila przerwy. Krystian Legierski już nas opuścił, ale będą jeszcze goście, będą w studiu Stefan Szczepłek oraz Jacek Purski. I gdyby państwo chcieli się wypowiedzieć w tej naszej dyskusji, to bardzo proszę, 22 645 90 90 albo nasza strona na Facebooku, mogą państwo swoje opinie wyrażać. No więc właśnie, panowie, to żeśmy ponarzekali na tych polskich kibiców, ale z drugiej strony to sobie tak pomyślałem, że materiał BBC mówiący o tym, że jeden z piłkarzy brytyjskich mówi, nie jedźcie, Campbell dokładnie, były kapitan drużyny piłkarskiej Anglii, mówi, nie jedźcie do Polski i na Ukrainę, ponieważ wrócicie w trumnach. Istnieje taka możliwość, no przecież to już jest naprawdę przesada chyba.
No trochę przesadził. Jacek Kurski. Nawet mocno przesadził. Znaczy, wydaje mi się, że Euro 2012 to jest taki temat, który każdy chce go podchwycić i troszeczkę, że tak powiem, ogrzać się ciepełkiem Euro 2012. Ale Euro to też ta odpowiedzialność społeczna. I miejmy świadomość tego, że poprzez Euro możemy dotrzeć do tych zwykłych kibiców, takich jak my tutaj, jak tutaj siedzimy, którzy nie są ani rasistami, ani nie są antyrasistami, ale poprzez ich edukację możemy uodpornić ich na ideologię rasizmu, którą mogą spotkać na meczach ligowych. Mogą, na pewno spotykają. Na pewno spotykają, tak. No natomiast pomyślmy o Euro jako o wielkiej szansie dla Polski. Znaczy ten problem rasizmu, chuligaństwa stadionowego, on tak nie zniknie. Natomiast przy okazji Euro, komunikując się respect, szacunek, tak? Szacunek dla przeciwnika, szacunek dla drugiego kibica, możemy przekazać też jakieś poważne wartości. Wartości antyrasizmu, wartości tolerancji. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że tak, owszem, stadiony, nowe drogi i tak dalej, ale także też zmiana mentalności. Chcemy być częścią, każdy z nas chce być częścią tej wielkiej imprezy. Dlaczego nie możemy się wykazać nie poprzez materiały BBC, tylko poprzez nasze codzienne zachowanie podczas mistrzostw? Ale przecież my będziemy gospodarzami. Panie Jacku, ja się zastanawiam i Stefan, zastanawiam się, czy my nie zawęziliśmy trochę dyskusji, bo jednak kwestia rasizmu, kwestia antysemityzmu to nie jest kwestia tylko żylety, kwestia stadionów, ale to są chociażby te napisy, które są na murach właśnie, to Jude Raus, czy powieszona gwiazda Dawida, czy Żydzi na Madagaskar, hasło jeszcze sprzed wojny, tak, ale do dziś przez niektórych powtarzane. I być może to jest szerszy problem społeczny, natomiast uwypukla się na stadionach. Nie wiem, co o tym sądzicie, to jest taka moja koncepcja. Piłka nożna, futbol, przepraszam, jest... Stefan jest, się zamyślił. Tak? Piłka nożna jest przede wszystkim świetnym nośnikiem wartości, tak? To znaczy, tak jak wcześniej wspominałem, na boisku nie liczy się to, jaki kto ma kolor skóry. Razem tworzymy drużynę. Więc można przy okazji piłki nożnej mówić także o pozytywnych wartościach, które nie dotyczą tylko i wyłącznie sportu. Oczywiście przy okazji Euro jest naszym takim punktem wyjścia. Ale jak natomiast mówić, mówimy ogólnie o problemie rasizmu. Ale jak mówić o pozytywnych wartościach na boisku, Stefan? Ale słuchaj, ja się zamyśliłem, ponieważ ja się zastanawiam, skąd u Sola Campbella taka opinia? On był, z tego co pamiętam, w Polsce raz czy ze dwa razy grał chyba tutaj przeciwko nam. Jeszcze w latach 90. Jest to piłkarz czarny i on się spotykał w Anglii z objawami rasizmu na 100%. Inaczej być nie mogło. Nie znam żadnego konkretnego przypadku akurat związanego z nim, ale po prostu jeśli u nas jest rasizm, to na trybunach, na boiskach, to tam do niedawna był zwielokrotniony. Akurat na Wyspach Brytyjskich, w Anglii przede wszystkim. I powtarzam, ja nie wiem, skąd się to akurat wzięło u niego, dlatego że... Oglądał materiał BBC. No tak. Nie, no, oczywiście, że tak, tylko że to już zaczynamy rozmowę właściwie o dziennikarstwie, o rzetelności dziennikarskiej. Bo wiecie panowie, ja mam swoje lata i doświadczenia i byłem na różnych turniejach. Ja byłem na stadionie Heysel. Jestem, zdaje się, już oprócz Zbigniewa Bońka jednym z dwóch Polaków żyjących, którzy to przeżyli na stadionie Heysel w 1985 roku. I to Anglicy zamordowali, można powiedzieć, 39 osób, prawda? Samych Włochów. I jeszcze wtedy nie było mowy o rasizmie. W żadnej z tych drużyn, ani w Liverpoolu, ani w Juventusie nie grał jeszcze żaden zawodnik czarnoskóry. To po prostu to są jakieś takie zachowania kibicowskie. I rasizm się pojawił właściwie troszeczkę później. Przynajmniej jeśli mówimy o tych sprawach, o piłce nożnej. On się pojawił na pewno w momencie, gdy czarnoskórzy, ludzie innego koloru skóry zaczęli grać w drużynach. Ale panowie, no nie przerzucajmy się, który naród jest lepszy. Nie licytujmy się, no ale wystarczy pojechać na weekend do Krakowa i zobaczyć, co goście z Anglii robią z tym pięknym miastem. Ależ oczywiście. I to są rodacy Campbella i tych panów z BBC. Panowie. To jest bardzo ważna kwestia. Tak naprawdę nie ma kraju w Europie wolnego od rasizmu. Jasne, że tak. Taki materiał mógłby powstać o każdym kraju. O tym po tym. Dobrze? O tym rozmawiamy już po 21:00.
Prawie 10 minut po godzinie 21 wieczór w Radiu dla Ciebie. Czy Polska jest gotowa na przyjęcie kibiców z zagranicy podczas Euro 2012? Czy też, jak podaje BBC, to kraj, w którym agresja buduje futbolową atmosferę? Otwarta Rzeczpospolita zachęca do podpisywania się pod apelem przeciwko wejściu do greckiego parlamentu, na przykład neonazistowskiej partii, i tym samym do przeciwstawiania się zagrożeniu, jakie niesie za sobą rozprzestrzenianie się skrajnych ideologii w Europie. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentuje w naszym studiu Paula Sawicka, prezes tego stowarzyszenia. Są także dotarli do nas Jerzy Andrzej Masłowski, poeta, autor tekstów, piosenek, prozaik, dziennikarz, no i człowiek, który wywołał pewne zamieszanie, o czym będziemy rozmawiali, i Wojciech Cegielski, Fundacja Zielone Światło, przewodniczący Rady, psycholog i przedsiębiorca jednocześnie. No i są jeszcze z nami Stefan Szczepłek, dziennikarz sportowy, autor m.in. książki Dejna i jego czasy, oraz Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. No to jeszcze zakończmy ten temat futbolowy, bo przerwaliśmy go trochę w półsłowa. Stefan, ty jeździłeś na różne mecze, nie tylko w Polsce przecież byłeś. Jak wyglądają te mniejsze i większe mecze na świecie? Wiecie, bo to jest ciekawe. Na Ukrainie byłeś? Byłem. No to opowiedz nam trochę. Właśnie jak to, czy ten problem, o którym mówi BBC, na Ukrainie rzeczywiście występuje tak jak w Polsce? Nie mogę powiedzieć, bo za mało wiem. Bo ja nie byłem na żadnym wielkim turnieju poza turniejem Łobanowskiego z udziałem Polaków, Serbów i drużyny ukraińskiej 7 lat temu. I wszystko mi się tam podobało. Turniej odbywał się w Kijowie, no ale to był, powiedzmy sobie, turniej o takim zasięgu lokalnym. Natomiast no, Ukraina, podobnie jak my, nie ma żadnych doświadczeń w organizacji takiego turnieju jak Euro. I o samą organizację ja się nie boję. Poza tym ja się też nie boję o to, że, no, tak mi się, taką mam nadzieję, że dojdzie do jakichś ekscesów, czy chuligańskich, czy na tle rasowym na trybunach. Wydaje mi się to prawie niemożliwe. Ale są, strefy kibica. Tak, ale mimo wszystko. Jednak zwróć uwagę, że chyba ostatnim takim aktem agresji na tle chuligańskim, tak to nazwijmy, to było to wspomniane przeze mnie Heysel. To jest rok 85. Potem jak dochodziło do jakichś tragedii na stadionach, to były to raczej tragiczne wypadki. Ale ja się boję, Stefan, wpadam w ci słowo, ale tym... zobacz, w strefach kibica będzie się lał alkohol, będzie piwo, będą ludzie... Ale mówimy o stadionach. Mówimy o stadionach. Nie wiem, jak będzie w strefach kibica, chociaż te strefy kibica, które ja znam, czy no chociażby ostatnio z Austrii, tam nie ma żadnych problemów. Nie wiem, na czym to polega, tam się leje piwo, ale jakoś ludzie potrafią się ze sobą dogadać. Jakoś może inni ludzie tam mieszkają. Może tak, natomiast może się coś dziać obok. Może to jest fenomen dużej imprezy, która tak naprawdę łączy ludzi. Ten program odpowiedzialności społecznej, Respect Diversity, on ma podtytuł Football Unites, futbol łączy. Mhm. I myślę, że to jest odpowiedź na to, by na mistrzostwa, tak? Znaczy, ja tak. Podobnie jak pan Stefan, mam nadzieję, że to będą pokojowe, antyrasistowskie, wielokulturowe mistrzostwa. Faktem jest, że nikt tego nie może zagwarantować.